słuchajcie, żeby zrobić pyszne grule ze śledzikiem, potrzebujecie też cebulki naszej z pola, potrzebujecie nasze ziemniaczki, które już się gotują, tutaj akurat odmiana linii, no i oliwa patelnia, zaraz będziemy robić dalej, tu pokażemy co u nas. Dzisiaj u nas będą grole, ogromne ziemniaki, naprawdę duże gotujemy, aż do miękkości, tutaj cebulka się smaży do tych ziemniaków, a zaraz będziemy robić śledziki. Oczywiście do śledzików użyjemy trochę majonezu, trochę jogurtu naturalnego, trochę śmietany. No i śledziki, podstawa nasza. Dodamy cytrynki, troszkę cukru i troszkę pieprzu. Sobota, południe, godzina 13, piękne słońce. U nas się na pewno cebulka świetnie przywraca na powietrza. Właściwie do susza, bo już wykopaliśmy ją 2 tygodnie temu. Ale spadł nam deszcz, troszeczkę ją zmoczył. Pod spodem zielone szczypy spowodowało, że ona no, nie mogła dobrze przesnąć, więc dzisiaj jest ten wtorek i dzisiaj jest ten dzień, kiedy my ją z powrotem przewracamy. No i tak szukujemy się już w następnym tygodniu na zbiór tej cebuli. Powiem Wam, że taka mnie dzisiaj od rana naszła ochotę, żeby właśnie grule zrobić, żeby zrobić pyszny obiad i dlatego też chcę się z Wami podzielić, bo każdy grule może zrobić w każdej chwili. To jest naprawdę bardzo proste, łatwe danie. Wystarczy tylko mieć ziemniaki, a chyba ziemniaki każdy w domu ma. Ja akurat tutaj duże ziemniaki na te grule polecam, jak największe sklepy, jak widzicie. Tutaj ja akurat, to są moje ziemniaki z mojego pola, świeżo z kosza przyniosłam, to są ziemniaki o odmianie lili, ale uważam, że każdy ziemniak się naprawdę doskonale nadaje, aby Wam się mocno może nie rozwalił na talerzu, no to no i żeby nie było też, no po prostu musi być ziemniak smaczny. No, dla Was najlepsza odmiana, jaką Wy preferujecie, proszę sobie ugotujcie. Ja akurat lili uwielbiam, ale lubię też i uwielbiam galę, uwielbiam, winetę jest przepyszna, kolomba, też kolomba się nadaje, bo jest bardzo duży ziemniak, ale akurat nam się lili pięknie narodziła, bo była podlewana, więc tutaj gotujemy lili. Duży ziemniak, więc gotuje się troszeczkę dłużej. Ja już go tutaj wsadziłam prawie godzinę temu do garnka i gotuję. Już widzę, że tutaj widzącym sprawdzam, jest mięciutki. A szczyliec się te grole. Te grole dzisiaj będę robiła ze śledzikiem, bo uwielbiam ze śledzikiem. Właściwie te grule, takie najlepsze grule, jakie jadłam, to jadą moje koleżanki w Warszawie. To jest u Agatki Lubilas, ona ma, nie wiem już chyba ile ma tych restauracji. Ja byłam u niej na Śniadeckiego, tam jest przepyszne dania właśnie z ziemniaków, przede wszystkim ziemniaków, bo to są grule przede wszystkim, 90% potraw czytane z ziemniak. Ziemniak z warzywami, ziemniak z łososiem, ziemniak z mięsem, z serem, z twarogiem, ze szpinakiem. No i też właśnie ze śledzikiem, tam nie jadą pysznego grola. Tam oni akurat robią na bazie Matiasa. Polecam tą restaurację za bodajże 25 zł. Naprawdę najecie się potężne dania i bardzo dobre. Ale ja miałam śledzika już od paru dni kupionego, zwykłego śledzika. Tutaj akurat to był filet śledziowy po brzeski Fisher King. Nie wiem, jeszcze tej firmy nie kupowałam. Ja po prostu lubię, żeby ten śledzik był kwaśniejszy i to jest właśnie śledzik z octu, z olejem, ale ja i tak do niego jeszcze dodam cytryny, dodam jeszcze do niego pieprzu i dodam do tego wszystkiego troszeczkę jogurtu, śmietany, majonezu i cytryny. Jeśli nie macie kwaśnego śledzika, to dajcie po prostu więcej cytryny, troszeczkę cukru, majonezu i będzie mega. Jeśli ktoś nie lubi śledzia, to takiego grola koniecznie zróbcie sobie na przykład z mięsem mielonym, zróbcie z twarogiem albo z jogurtem, albo zróbcie po prostu z sosem czosnkowym. Każdy ma w domu ziemniaki, bo nie wierzę, że ktoś w domu może nie mieć ziemniaków, a jak nie ma, to przy pierwszym lepszym sklepie pod blokiem czy pod domem takie ziemniaki można kupić. Więc każdy może go zrobić, tego grula. To jest chwila, moment, tylko po prostu ugotujcie ziemniaki, rozkrójcie ziemniaka na pół i dołóżcie do niego to, co lubicie. Twarz jest według uznania. Ja do tego śledzika jeszcze smażę cebulkę. Dlaczego?
bo dla mnie akurat jest wspaniałe połączenie właśnie ziemniaka z cebulą, a też cebulkę przywiozłam z naszego pola, bo przewracana cebulka wysyka na polu, zobaczcie, jaka piękna nasza cebulka. Naprawdę jest piękna, jest urocza, podlewana. Pierwszy raz u nas na polu, ja jestem zachwycona tą cebulą. Obyśmy tylko ją zebrali jeszcze pogodniej, żeby przeszła na polu i ja bym naprawdę mega szczęśliwa. Ziemniaki w trakcie kopiemy. Ziemniaki teraz dzisiaj kończymy odmianę lilii i jutro już wjeżdżamy na dalę. Byłam ostatnio u znajomych w Londynie. Pozdrawiam Beatkę i jej cudowną rodzinę. Trzeba było sobie to zdjęcie zrobić, no jakby się nigdzie inaczej. Halo, halo? London? Halo? Jaki numer? Do Szkotowa się chce dodzwonić. Ale jak? Nie wybrałam plus 48? Słuchajcie, poszliśmy na spacer w jej miejscowości. Ona właściwie zamówiła stolik w takiej restauracji jamańskiej. Idąc do tej restauracji, ja patrzę, tam pisze potato, bar potato, nie kurczę, to coś dla mnie. I tak zaglądam, patrzę i tam robią grole. Mówię, Beatka, chodź na te grole. A Beata mówi, nie, już jesteśmy umówieni, tam mamy stolik zarezerwowany, więc tam my musimy iść. Ale my pójdziemy po tej restauracji jamańskiej, to spróbujemy te grole. No słuchajcie, najedliśmy się tak mocno w tej jamańskiej, że już na te grole nie poszliśmy, ale za mną te grole ciągle chodziły, a to już jest parę dni. Słuchajcie, jaka sytuacja jest przy London Eye. Jest kolejka, nie za duża, jest ciepło, jest słońce. Stoi się tam na stojąco, wszystko przeszklone, ale ja tam nie wsiadam. Z zewnątrz wszystko i tak jest bardzo ładne. Ogromna ta karuzela. Londyn w ogóle przepiękny, pogoda nam dopisała. Londyn przywitał nas słońcem. To jest centrum Londynu, Amelka? Ale takie centrum, centrum? Jesteśmy w London Eye teraz. London Eye? Mhm. Jesteśmy w London Eye. Tak. Kupiliśmy sobie tu czapeczkę za 12 funtów. To jest bardzo drogo. To jest drogo? Drogo? To jest naprawdę... To jest mega drogo. To jest mega drogo. To jest ale są tańsze? To koktajl masz za 12 funtów. To jest funt. Ale ja mówię o czapce. No to jest drogo. To jest bardzo drogo. A ty co mam na głowie? No tak. To jest very drogo. To wolisz kupić koktajl za 12 niż no. czapkę? Tak. No ja wolę czapkę. Koleżanka woli. Inny styl życia. Inny styl życia jest w Anglii. To faktycznie to widać. My w Polsce byśmy kupili czapkę, ale w Londynie koktajl. Big Benem byliśmy pod pałacem Buckingham Królowej Elżbiety, która już nie żyje. Będzie, ona w tej chwili jest już w Windsorze, ale pod Buckinghamem było mnóstwo ludzi. Ściągamy czapki przed pałacem królowej i dziękujemy za jej długą monarchię i za jej kolorowe życie i za jej uśmiech i za dobroć. I za to, że tak długo była z nami. Pod jej domem. Kwiatów i wszyscy nadal ciągle chodzą, żeby odwiedzić te miejsce. W Londynie, jak zmarła, to jej trumna jeździła po Londynie. Ale co, samochodem wozili ją? Tak, samochodem ją wozili. Były wojsko, były generały, wszystko co jej służba. No i słuchajcie, chodziły po mnie te grole i dzisiaj był ten czas, kiedy znalazłam czas, żeby zrobić te grole, bo wróciłam z Londynu, potem była też telewizja, nagrywaliśmy jeszcze drugi sezon Dobrej Roboty, a po Dobrej Robocie, po nagraniu, byliśmy dwa dni w Chłobienicach, mega piękny czas. W Chłobienicach byliśmy na Dniach Grima, gdzie można było zobaczyć pokazy maszyn w polu, w biurze. Słuchajcie, mam wielką przyjemność jechać przepięknym, największym warytronem Grime z multisepem czterorzędowym. Już na mnie czeka, także zapraszam Was na przejażdżkę ze mną. Też będzie filmik na pewno z tego zbioru na YouTube. To będzie
filmik z jazdy kombajnem samojezdnym, w którym ja sama osobiście jeździłam, mega przeżycie. W ogóle też bardzo fajny operator, pozdrawiam Cię. Fajna znajomość się zawiązała. Potem też, oczywiście też w pięknym miejscu, w Chobienicach, w Ostoi. Fantastyczny hotel, fantastyczny czas na wypoczynek, ale też tam właściciele, oprócz tego, że mają hotel, słuchajcie, to też, ja przywiozłam mnóstwo prezentów stamtąd i teraz Wam pokażę, to jest, akurat dostałam lemoniadę z kiszonych cytryn, tak to wygląda, można to kupić też u nich w sklepie, lemoniada z kiszonych cytryn, słuchajcie, ona ma taki osad na dole, ale ten osad jest absolutnie do spożycia, delikatnie trzeba wymieszać. Miałam takie, słuchajcie, zdarzenie w samochodzie, że jak wracałam, to jedną lemoniadę w samochodzie otworzyłam, ona mi po prostu tak wybuchła na cały samochód. Cała się oblałam tą lemoniadą, trzeba bardzo powolutku ją otwierać. Zaraz ją spróbuję, zobaczycie jak ona się otwiera. Słuchajcie. O, to akurat spokojnie się otworzyło. Ale to jest taki naturalny gaz. Nie ma właściwie żadnej chemii, to wszystko natura, kiszona cytryna, to jest dla samego zdrowia. Podobno też jest fantastyczna do drinków, ja do drinków akurat nie używam, ale jeśli masz pragnienie, no taka lemoniada z kiszonych cytryn jest wyjątkowa na te pragnienie. No i przede wszystkim zdrowa, słuchajcie, tam się pije. Zakrętka Twist Off, lemoniada z kiszonych cytryn, też przywiozłam zakwas z kiszonych buraków i słuchajcie, malutkie kiwi też produkowane właśnie w gospodarstwie rolnym w Ostoi. Malutkie kiwi, tak ja wiem, może gdzieś do 2-2,5 cm, ale absolutnie bez chemii, bez nawozu. Może z wyglądu nie są takie atrakcyjne, bo to są takie małe kulki, no nie mam ich tutaj. Pokażę Wam później, filmik dołączę do tego na koniec filmu, że pokażę Wam te malutkie kiwi. Smaku wyjątkowy, myślę, że jeszcze lepszy niż kiwi, do których jesteśmy przyzwyczajeni w sklepie. Można je kupić chyba w Biedronce i w Lidlu, z tego co mi się wydaje. One są pakowane w takich małych pudełeczkach plastikowych po 125 gram. Je się je w skórkach, je się po prostu je no jak cukierki, fantastyczne, smaczne i słodkie. Więc polecam, jakbyście gdzieś widzieli takie małe kiwi, to kupujcie w ciemno, bo ja już mam wypróbowane. Jadłam je po prostu tak jak czekoladki. Kiwi z rodzimej produkcji to akurat z Chobienic. Polecam. Mam właśnie z Chobienic, zakwas z czerwonego buraka i jeszcze zakwas czerwonego buraka, to ja zawsze używam na poście Daniela na wiecie Ewy Dąbrowski, ale nie tylko, bo w okresie zimowym słuchajcie, jest zalecane, żeby codziennie wypić taką szklankę zakwasu buraczanego. To już chyba Wam nie trzeba tego mówić, bo to jest samo zdrowie. Czyli taką lemoniadę na przemian z zakwasem buraczanym i jeszcze jedna rzecz. Z Chobienic pojechaliśmy do moich przyjaciół, do winnicy Łukasz, gdzie oni produkują, oprócz tego są rolnikami, produkują ziemniaki, mają zboże, rzepak. Ela i Leszek Pietrasik, to mają jeszcze takie hobby, które się przerodziło już no, w taką małą, fajną winiarnię, ale ona się cały czas powiększa i powiększa, bo ich areał się powiększa. Przywiozłam w prezencie od nich wino Sadyba, uwielbiam te wino, to jest przepyszne, czerwone wino, to jest ze szczepu, z winogron Reberger i ja miałam tam możliwość spróbowania na miejscu tego winogrona, zobaczyłam jak wygląda plantacja winogron, zobaczyłam produkcję wina, no po prostu słuchajcie, czułam się tam jak w niebie, zrobione wszystko na tip-top, przyjmują gości, przyjmują wycieczki, także każdy może tam do nich przyjechać, to jest winnica Łukasz i co powiedziała właścicielka winnicy, no powiedziała, że dla zdrowotności kobieta powinna wypić jeden kieliszek czerwonego wina dziennie, a mężczyzna dwa. Filmik myślę też z tego będzie, bo fajne rzeczy mi się tam udało nagrać. Pozdrawiam właściwie Was wszystkich, bo cała rodzina Pietrasików to są cudowni ludzie. Oprócz tego bardzo wierzący u nich w domu.
Na ścianach są zdjęcia z papieżem, jest Matka Boża, jest ołtarzyk, jest miejsce do kontemplacji, do modlitwy. No naprawdę wyjątkowo się tam czuję. Zresztą tak samo jak w Chodynica, w każdym pokoju hotelowym Biblia i możliwość modlitwy czy bycia na mszy, bo jest kaplica na terenie ośrodka rekreacyjnego w Chobinicach. Słuchajcie, ziemniaki nasze już się dogotowują. Ja do śledzika dodam po prostu to, co powinno być dodane, czyli taki zrobię do niego sos. Dodaję tutaj śmietanę. Ja robię na oko, każdy niech próbuje. Ja jestem tego zdania, że lepiej spróbować niż przesolić lub nie dosolić. Czyli jogurt, śmietana. Ja śmietanę daję w 12. Nie potrzeba tutaj większych procentów. No i jeszcze 2-3 łyżki majonezu. Jeśli ktoś nie chce majonezu, to go majonezu nie trzeba dawać. Sól, pieprz. Do smaku. Wyjątkowy sosik będzie ze śledzikiem i troszeczkę cukru. Troszeczkę cukru i ja wyciskam jeszcze cytrynę, bo jak tam mówiłam, ja lubię, żeby ten śledzik był kwaśniejszy. Wymieszamy. Ja zawsze mieszam i próbuję. Jak czegoś trzeba dodać, to na smak po prostu dodaję. Ten śledzik troszeczkę miał w sobie cebulki takiej octowej, więc też fajny smak będzie. Ale jeżeli nie macie cebulki takiej z octu, ze śledziem, to po prostu cebulę wkroić lub też właśnie usmażyć na patelni, tak jak ja tutaj dodaję smażona, bo cebula usmażona jest taka skorzystka, fajna. I teraz tak, ważne, żeby cebulę nie przypalić, ona się na delikatnym ogniu, musi tak sobie delikatnie się podsmażyć, ale tak bardzo też podgotować, ona ma być miękka i słodka, a nie przypalona, nie zesmażona, bo to jest bardzo ważne. Teraz podniemy sosiku. Mój na oko. Na moje oko wyszło super. Może troszeczkę soli jeszcze bym dała. Ale jak ktoś nie lubi ze soli, to niekoniecznie. Ja akurat lubię na ostro. Gotuję na ostro. Niektórym to nie smakuje, ale moje dzieci krzyczą: mamo, mniej pieprzu, mniej pieprzu, mniej pieprzu. Ja się nie mogę do góry wbijać, żeby dać mniej pieprzu. Ale tutaj już ziemniaczki się wyjechały, więc taką ziemniaczkę wyciągamy. Delec lekko odpadnie, to znaczy, że ten ziemniaczek jest ugotowany. Tak, że nie ma, słuchajcie, ugotowane nie. Słuchajcie, takiego ziemniaczka roimy na pół. Generalnie, jak jest pogoda, jak mi się chce, to zawijam w pazłotko i zanoszę na grilla, na ognisko, tam się podsmaża. Ale jeśli nie macie takiej możliwości, nie macie grilla, nie macie gdzieś blisko możliwości na przykład wrzucenia w ogień czy pieca do zapieczenia, to po prostu taką ziemniaczkę przekrajamy, na to nakładamy śledzika. Jeszcze by się przydał taki szczypiorek świeży, szczypiorek świeży lub koperek do posypania. O, idzie taki świeży ze śmietanką, idzie butem i na to idzie cebulka. O, gotowe. Jeszcze można pierwszy zjeść. Najszybszy obiad na świecie, najprostszy obiad na świecie, a smakuje wyjątkowo. Tak wygląda. Zobaczcie, cebulka ze śmietanką, z jogurtem, z majonezem i śledzik. Jak to będzie smakowało? Myślę, że cała rodzina będzie zadowolona. Nie tylko, moja też. Ja akurat lubię ze śledzikiem. Jeżeli ktoś nie lubi ze śledzikiem, to koniecznie zróbcie sobie na przykład ze szpinakiem i szczotkiem, z jogurtem. Można zrobić z mięsem mielonym, podsmażonym. Dodaj do tego trochę koncentratu czy keczupu. Masełko można dać. Pyszne.
sposób. Ziemniak, zapas skoszony w cytryn, śledzik i cebulka. Teo, a reszta ziemniaków dla mojej rodziny. Ja przygotowuję obiad do końca, a Wam życzę wszystkiego dobrego i pięknego weekendu. Do zobaczenia przy kolejnym gotowaniu ziemniaka, albo może w jakiejś innej sytuacji. Ja się zjem podwójny obiad. Z Wami i z rodziną. Takie skarby przywieźliśmy z naszej wyprawy. Przepyszne kiwi, zakwas buraczany i lemoniada z kiszonych cytryn. No i dziękuję za winko jeszcze winnicy Łukasz. Buziaki dla Was wszystkich. Słuchajcie, takie małe, zielone kuleczki to nic innego jak kiwi. Nie trzeba ich obierać, w skórkach je się. Mięciutkie, słodziutkie. Przepyszne. I wyjątkowo zdrowe. Dlaczego? Po pierwsze, że niepryskane, bez żadnej chemii, absolutnie, zapewniam. A po drugie, od dziecka mi uczono, że jak się zjesz jedną kiwi w tygodniu, to pokrywasz zapotrzebowanie na witaminy właśnie w tego tygodnia. Więc jedzmy kiwi. Pycha.